Witam, z tej strony Roa, to jest kolejny naszej serii Zagrajmy w Rayman Redemption. Dokładnie tak, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zaczynamy nowy świat, Playtopię, dokładnie tak, czyli świat oparty o Rayman Brain Games. Ze wszystkich gier przysięgam, więc lecimy aktualne. Oh boy, Ray. Okej, okay, tak, klocuszki z literkami, for Owen przysięga. Tak, to jest świat stricte ekskluzywny dla Redemption, dokładnie tak. I ta muzyka, która w tej chwili leci w tle, to jest aktualnie, moi drodzy, muzyka z Rayman Raving Rabbids GBA. Przysięgam, czyli moim zdaniem najlepszych Raving Rabbidsów, jakie możecie ograć. Przysięgam, to jest świetne. Jezu, Riemani, co ty zrobiłeś? Przysięgam, dobry człowiek. Yo, jakieś klocki Lego for a win. Przysięgam, Lego Rayman. Oh boy, o, nice. Mamy statuetkę for a win. Więc świetny to jest świat, naprawdę. To jest świetny świat. Para pa pa pa. O, tam jest klatka. I wonder. Okej. Pa. O, typie, kurde, wypadł z tym młotkiem. Tu jeszcze P jest. Okej, okay. Pominąłem to. Somehow? Some way? Halo? Czemu ja się czuję, jakbym wszystko i nic pominął w tej chwili? Aruno. No, ale tak mówiąc w ogóle jeszcze o Raving Rabbidsach, to ja sobie tak ostatnio z kolei pomyślałem, że jak macie... Pajacu jeden. Pójdę po checkpoint najpierw. Że jak macie aktualnie te prezenciki, jakie zdobywacie w Redemption, to tak sobie pomyślałem ostatnio, czy przypadkiem te prezenciki to nie jest nawiązanie do prezentów, jakie odblokowują nam kostiumy w Raving Rabbids na DS-a? I mean, te prezenty są identyczne i identycznego koloru, co te tutaj w Redemption aktualnie. Kurde, jest to bardzo możliwe, że to jest właśnie nawiązanie do tego. Jeśli tak, to yo, sięgam, Riemani, to jest geniusz. Zresztą wersja DS-owa Raving Rabbidsów to również bardzo fajna gra. Jak i wersja na GBA i na DS-a, to są aktualnie platformówki i one są bliższe temu, czym miało być prawdziwe Rayman 4. Dokładnie tak, więc jeśli kiedykolwiek mieliście jakieś obiekcje do aktualnie kurlików, co jest jak najbardziej zrozumiałe, moi drodzy, to polecam aktualnie zainteresować się wersją Raving Rabbidsów na GBA oraz na DS-a, ponieważ są naprawdę świetne gry, moim zdaniem. Dokładnie tak. Aktualnie Raving Rabbids na GBA są bardzo bliskie Raymanowi jedynce, za to Rayman Raving Rabbids DS-owe to jest bardzo ciekawa gra, ponieważ jest zbudowana na engine'ie Raymana 2, ale jest w 2D, więc jest to taki Rayman 2 w 2D z nowymi, jakby nie patrzeć, aktualnie poziomami, więc to jest naprawdę ciekawy miszmasz, bym powiedział. I polecam bardzo serdecznie, moi drodzy, obie gierki. Dobra, mamy, moi drodzy, drugą klateczkę w tym poziomie, więc for a win. Więc tak. Okej. Okay. Yo, ta muzyka jest świetna, uwielbiam. Nie chciałem tu, kurde, wskoczyć. Halo. Dobra, chill. Okej. Okay. Ech. Nieważne. Okej. Okay. Nice. Dobra. Myśmy sobie odnowili nieco HP. Moi drodzy, mamy checkpointik. Okej. Okay. Dobra, o właśnie. Okej. Okay. Tutaj. Nic nie ma, dobra. Musiałem być pewny. Słuchaj, te drzewa, te drzewka, to stricte dosłownie z Lego, to jest po prostu, jestem srogim fanem, przysięgam. Uwielbiam Lego, chyba jak każda osoba na tej ziemi, przysięgam. Off. I po prostu, yo. Zresztą, mówiąc o Lego, ja swego czasu aktualnie, tutaj nic już nie ma, nie będzie. O właśnie, bo słyszałem dźwięk.
Ale nie byłem pewien, bo akurat nie gadałem i wiedziałem, czy dobrze słyszałem, czy przypadkiem mi się przesłyszało, ale dobrze słyszałem. No, swego czasu z jakiegoś powodu miałem nieco taki kryzys, jeśli chodzi o gry Lego z kolei. W pewnym momencie zauważyłem, że mnie już nie bawią tak jak kiedyś, ale to się zmieniło z powrotem. No, dzięki Lego Star Wars 2, które kupiłem sobie na PSP, przysięgam, swego czasu. Dzięki temu, że tak powiem, wszystko się odnowiło. Okej, schodzimy sobie na dół. I guess. No, wiesz, tam nic na górze nie było. Okej, mamy checkpoint. Aha, teraz jakby, teraz wbijemy na tą drogę, więc chyba nic nie zdążyłem pominąć aktualnie, bo ten samochód tutaj dalej jechał, więc... chyba tylko tego ultra potężnego Tinga pominąłem. Dobra, idę górą, zobaczmy, tutaj coś jest. Coś jest, ale... dobra, idę tędy, YOLO. Widzę więcej samochodzików, ciekawy koncept na Gonalaj. Okej. Get out of here. Dobra, ty też Gerary Hill pajacu. Tu już jest koniec. O, to jest koniec poziomu chyba. Znaczy chyba, na pewno. Pominąłem coś. Prezent. Minimalnie prezent. God damn it. No dobra. Oh well. Oh well, oh well. Whatever czy coś. Dobra. Yo, jaki robot, ty. God damn it. Okej, tam czegoś nie ma, nie ma nic. Tak nie wiem, tak jakoś mi się skojarzyło. O, to są te robociki, tak. Ciekawy przeciwnik, który cały czas napiernicza w waszą stronę, czy napiernicza w którąś stronę, dopóki go nie walniemy. Ciekawy przeciwnik na Gonalaj. Dobra. Tutaj mamy piłeczkę i tu mamy P, dobra, więc za to P se weźmiemy. Mamy potężną ilość już aktualnie HP, ale kurde, come on, czemu nie wziąć więcej? God damn it. Dobra, nice. Prosto. Okej. To schodzimy sobie tutaj. Idziemy sobie pewnie na lewo, right? Okej, to jest ten pirates. Okej, neat. Dobra, nice. Kolejny robocik, no niech on se spadnie. O, właśnie. Dobra, i bierzemy sobie, no tego HP aktualnie nie potrzebowałem, ale dobra. On niech sobie tutaj dalej idzie. Ładnie, pięknie go ominiemy. Okej, kloteczka nam się pojawiła. No niech przejdzie. To są dosyć ciekawi przeciwnicy aktualnie. Okej. Dobra, kolejna klateczka. For a win. Dobra, no tutaj. Ach, nie udało mi się, dobra, nieważne. Zaiste miałem cudowny plan, ale mi nie wyszedł, dobra. Tutaj kostka Rubika, przysięgam. Okej, checkpoint. Okej. Dobra. Niech on tutaj przejdzie. O, nie chcę iść z powrotem, spokojnie, typie. Dobra, tego tutaj powstrzymam. Tego też. O, właśnie. Dobra. Tą piłką, okej, mogę się dostać tam na górę dzięki niej, więc. Tak też. O, właśnie, zróbmy. To jest klatka aktualnie i złota piąstka, więc for a win. Okej, get out of here, pajacu. I mamy statuetkę. Dobra, nit. Okej, pyk. Rayman z klocków, ej! Nit. Dobra, ponownie mamy... Traf Rayman, dziękuję. Ponownie mamy piłeczkę koszykową, dobra. Okej. Idziemy sobie górą. Checkpoint. Okej, tam na dole coś jest chyba, prawda? Kurde, nic nie... Widzę... O! Nie da się go, kurde, zaciukać, goddammit. O, jest, tak, jest P. Pobieremy. I są przeciwnicy, dobre, wygwizdane na nich. No, literalnie nie mogę, kurde, stłuc. No, co za... No, co za chuj! Dobra, ten checkpoint chyba już odbrałem, chyba. Wezmę jeszcze raz na szkipalek. Dobra. O! Tutaj widzę dziury w podłodze. Okej, chyba tutaj będzie trzeba przekierować tą piłkę, żeby nie spadła, I guess. O, właśnie. Ja już tutaj rozwalę tych przeciwników najpierw. Spróbujemy. Może nam się uda, fajnie by było. Takie rare kill pajace.
O właśnie. Entajtuny, kurde. No dobra. Super, świetnie. Zrespi to się? Nie? No kurde, to tam dalej się jest? Co tu było w ogóle? A, okej, token Magicina. No, po chuju fest już chyba, więc... O, dobra, to się przyda, żeby przejść tutaj aktualnie, to sobie skoczymy na tą piłkę. Właśnie, bo tamte tingi już nie będę aktualnie cofał, nie ma sensu. Pozwalę tych pajacy i lecimy aktualnie przed siebie. Dokładnie tak. Okej. Okay. God damn it. Dobra. Okej, okay, kolejne robociki. A, dobra. Come on, jest dobrze. Znowu mamy coś z piłką i znowu tam na górę możemy się teraz dostać. How? Nie, w sumie to był głupi pomysł. Zakładam, że trzeba było przenieść tą piłkę na ten wyższy klocek, ten, o właśnie ten tutaj. No teraz to już po ptokach, więc... Zrespi to się? Wątpię. Piłki nie chcą się... No chuj. No nic to no. Nic nie poradzę. Okej. Okay. Tak więc tak, moi drodzy. Okej, okay. Tak więc... lecimy dalej. Teraz The Playhouse. No nie tak, czas na kolejną poziomkę. Nie, okej. No to ciśniemy. O! Gadniemy, takie szachy nas atakują teraz. What the fuck is going on? Zresztą dobra muzyka leci w tle. Weźmiemy sobie to. O właśnie. Yo! Dobra, no uta! Dobrze mi idzie z tymi pierścieniami. Ach. Pyk. I... pyk. Och, naprawdę. Och, naprawdę. Dobra, schodzimy sobie tutaj. Okej, okay, mamy, moi drodzy, klatkę. For a win. Teraz tylko się cofnąć. Dobrze mi idzie. Przysięgam. Okej. Okay. Nie okej? Okay? O właśnie. Dobra. I teraz... nie tak. Też nie... noż do jasnej. Wydostanie się stąd największy challenge tego odcinka. Dobra. Get out of here, get out of here, get out of here. Dobra. Wow. Ale zlakczyło z jakiegoś powodu. Prawie dobrze mi idzie w tej chwili. Tak lepiej. Dobra. Szedłem tylko po ultrapotężnego tinga. No niechaj będzie, czy coś. Dobra. Wow. Co jest? Mamy checkpoint. Weźmiemy sobie najpierw checkpoint. Znowu mi greścia, what the fuck? Co ty gro odczyniasz? Wow. Okej. Okay. Okej. Okay. Można i tak. Dobra. Dobrze. Okej, okay, dobra. No kolejną klatkę, moi drodzy. That's neat. Okej. Okay. W ogóle fajne tło z puzzli zrobione. Brałem już tak checkpoint, dobra. Fajne, fajne tło, sięgam. Szachy, puzzle. Ciekawe, ciekawe. Rayman, please. Dobra. Okej. Okay. Dobra, lecimy sobie tutaj. No kurde, ależ dynamiczna muzyka, no przysięgam. I love it. Tutaj coś jest na dole, coś jest, ale... najpierw zobaczmy, gdzie to mnie przekieruje. Aha, tu mogę się wrócić wedle czego. No dobra. To pocisnę najpierw dołem w takim razie. O! To jest przepaść, o Jezu! O boy. Dobrze, że trafiłem aktualnie na tego puzzla. Mogłoby być różnie aktualnie.
Dobra. Gincie pajace. O, tu jest prezencik, dobra. To sobie go weźmiemy, for a win. Za ten, który pominąłem aktualnie w przyszłym poziomie. O, god damn it. Super. Cudowne wyczucie czasu, Nero. Dobra. Oh boy. Nieważne. Okej. Okay. Dobra, nice. Mogę iść jeszcze wyżej? Tak, po statuetkę. To się przyda, chociaż odnowiliśmy swoje HP. Dobra, uff. To było painful. Dobra. To lecimy teraz dalej, okej. Okay. Uff. Tam nic nie ma na dole? Chyba nie. Stwierdźmy, że nie. Nie widzę sposobności, żeby się tam dostać w ogóle, więc... Zakładam, że tam jest po prostu przepaść. Czytaj śmierć. Okej, okay, dobra, tu się nam pojawiło. I mamy klateczkę, dobrze. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Już mi lepiej idzie z tymi pierścieniami. Przysięgam. Ja zawsze jak one się pojawiają, to mam na samym początku z nimi problem. Ale później jest dobrze. Tu jest piłka. I mean, okej. Okay. Dobra, tam nic nie ma. Problem tak sprawdzić, na przypadek przypadkiem nie ma nic tam wyżej. Okej. Okay. O! Siema, panowie. Nice! A mnie zesnajpił. Wow! Ej, piłka zniknęła. Ale chamstwo. Coś pojawiłem. Aha, ten puzelek chyba. Dobra. Okej. Okay. Get out of here. Od nowa HP, to się przyda. Statuetka tylko? Pewien nie jestem, czy to tylko to, więc pójdę. We will see. Pajacu jeden. No to wygląda. Nie wiem, po co ta piłka dla jajów? Hmm. Tak też stwierdźmy do jasnej... Cholery, no. Cholerne snajpy. Dobra. Tak lepiej. No dobra. Tutaj mamy przepotężnego Tinga. Okej. Okay. O! Nice! Proszę bardzo. Jaki miły przeciwnik. Przyszedł się przytulić, przysięgam. O nie! Dlaczego to wróciło? Coś tak czułem, że za mało tego było w poprzednim świecie i że to powróci jeszcze. Fuck! Ugh. Dobrze pamiętałem. Czyli co, to w oryginalnym Raymanie 1 było tego niebo mniej? Na to by wyglądało, nie? Bo tylko w Picture City była ta farba, as it seems. Tak to jest jeszcze w Playtopii. For some reason. No boy. Dobra. Okej, okay, oh nice. Dobrze. Ładne tło w ogóle. Okej. Okay. To nie jest jakoś wielce okropny gimmick. A nie, żebym jakoś za nim przepadał. O, to, a to ciekawostka, namalowałem nieco ponad kartkę. Lol. Dobra. Gierary, hir, kurde, pajacu, jeden. Ech, dobra, nieważne. To mogę iść? Ach, no mógłbym, ale muszę być mniejszy. O, no nie. Dobra. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. Ok.
Okej, okay, dobra, weźmiemy sobie checkpoint w takim razie. A tutaj mamy tą wróżkę, dobra. Bierzemy sobie wróżkę. Widzę, że można iść górą, więc pójdziemy sobie górą. Okej. Okay. Dobra, i mamy klatkę, dobra, nice. Oj, mamy puzelka. Dobra. Znowu, przepraszam was, że ta gra tak przycina, ale nie wiem, o co jej chodzi, the fuck. Ta gra już niejednokrotnie przycina, ale teraz to ma jakiegoś, że tak powiem, jakiś problem ze sobą. I don't know why. Dobra. Wbijamy sobie z powrotem. Nie, okej. Okay. Dobra, no chyba możemy ze spokojem się zmienić w normalnego Raymana. Ja poproszę. Nie, okej. Okay. Spinaczki ciąg dalszy, przysięgam. Wow. Szalony. No pójdę to puzzla chyba najpierw. O. O. Przysięgam. Okej. I co dalej? Wątpię, że tu mógł się dostać małym Raymanem, albo jednak? No nie wydaje mnie się. Ja chyba muszę być cały czas małym Raymanem, ale jaja. Naprawdę? Why though? Już, że tak powiem, mówiłem to przy okazji Picture City, ale oni naprawdę mogliby jakoś to robić z tym, z tą wróżką w taki sposób, żeby taki nieogar jak ja wiedział, kiedy ma tego używać, a kiedy nie, że tak powiem. I tak dalej, i tak dalej. No dobra. To lecimy sobie w takim razie. No tak, teraz się dostałem, dobra. Tak więc tak, jak najbardziej. Kierary here, dziękuję. Dobra, tam jest klatka. Tam jest klatka. Tutaj nie ma niczego, co by aktywowało coś. Nope. Dobra. Okej, okay. Kierary here, kierary here, kierary here, dziękuję. Tam są sprężynki, right? Ano. Pytanie, jak się tu dostać do... Na razie nie wiem. Na razie nie wiem. Black Rayman, dziękuję. O właśnie, dobra, coś tak myślałem, że muszę iść tutaj. Ten Tink nie mógł być nie mógł się tam pojawić przez przypadek. I okej, okay, i mamy, moi drodzy, kolejną klatkę, nice. Dobrze jest. Dobrze jest. Dobra. Schodzimy sobie teraz tędy. Get out of here. HP, które nie są mi potrzebne. Okej. Okay. I checkpoint. Super. Okej. Okay. Więcej malowania będzie? Ano. Coś tak jakby. Dobra. Jak mus to mus. Wow. Okej. Okay. Coś tak czułem właśnie. Mamy złotą piąchę for a win. Oh fuck. Dzięki temu mamy super, hiper, ultra, przepotężną, najpotężniejszą piąchę. No szkuźwa. No bez... Mogę się zrozumieć, że tam jest, nie wiem, ostatnia klatka albo co. Jak nic. Jak nic coś tam było ważnego. No to po ptokach. Okej. Okay. Dobra, będzie jakaś ciuchcia. Oh boy! Psz. To mnie kurwa goniło. Okej. Okay. Dobra. Oh fuck! Jezus. Tomek i przyjaciele, przysięgam. Dobra, pójdźmy na lewo. Right? Jest tutaj klatka! Let's go! Mamy wszystkie...
Czy my mamy dosłownie wszystko w tym poziomie? Zrobiliśmy token Magiciana, right? Zdobyliśmy prezencik? Right. I zrobiliśmy wszystkie klatki. Yo! No tam nie wiem, to tam musiała być jakaś, nie wiem, statuetka, albo jakiś super, hiper, ultra, tęczowy ting. I don't know, coś ten deseń. No to picobello. Prosto. Co? Firehand. Okej. Dobra. No hono tu. Dobra, jak on sobie pojedzie. Nice. Mamy checkpointik. Tutaj nic nie ma. Okej. Dobra, tu mamy P. Sobie z chęcią wezmę. Właśnie w taki sposób. Dobra. Ciekawe segmenty na Gonalai. O, samochodzik powrócił. O, robocik powrócił. Oh boy. Oh boy. Damn, dobre. Dobre zakończenie poziomu, I guess. Ano. God damn it, mamy wszyściusieńko w tym poziomie. For a win. For a win. Zobaczmy w ogóle, ile mam klatek. Dobra, jeszcze dwie klatki, moi drodzy, będziemy mieli upgrade HP. Tak więc tak, moi drodzy, było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Zagrajmy w Rayman Redemption. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przeszliśmy dwa poziomy kolejnego świata, dokładnie tak, czyli Child's Play. Playtopia. Child's Play się tak nazywa ten poziom. Playtopia, Playtopia oczywiście. Jak najbardziej, jak widzicie, Playtopia to naprawdę tona zabawy. Co tym bardziej jest fajne, że to jest kompletnie oryginalny poziom, którego nie było. Kompletnie nowy, oryginalny poziom, którego nie było aktualnie w oryginale. Tak więc tak, moi drodzy, dziękuję za nie i zobaczenia na następnych odcinków z serii Zagrajmy w Rayman Redemption i ogólnie. See ya!